Cześć, siemanko, z tej strony Rafał z Auto Detailing Show, tak zwany król połysku! Dzisiejsze wideo będzie krótkie i chciałbym na nim pokazać, w jaki sposób odpowiednio zadbać o opony. Chyba nie muszę nikogo przekonywać do tego, bo chyba nie ma nic gorszego, jeżeli będzie auto wyczyszczone, a opony będą brudne. No to jest fatalne po prostu, tak? Czyli nie muszę chyba nikogo przekonywać. Czysta opona, czysty samochód, jest fajny efekt. Także zapraszam wszystkich, chodźcie, zobaczcie, jak to wygląda. Oponę trzeba porządnie wyczyścić. W tym celu trzeba spryskać odpowiednim preparatem. Ok, a więc przystępujemy do pracy. Teraz tak, preparat dobrze by było, żebyś przelał sobie do obciętej butelki. Zwykła plastikowa butelka po jakimś tam napoju wypłukana. Po prostu nalewasz troszeczkę tego preparatu. Teraz następną rzeczą, którą będziesz potrzebował, jest pędzel. Zwykły pędzel, może być taki do malowania. Przy pomocy tego pędzla będziemy aplikować preparat na opony. Teraz na sam koniec fajnie by było, żebyś miał obciętą gąbkę, to może być dowolna gąbka, po to, żeby go rozprowadzić, rozetrzeć po oponie, z tego względu, że jeżeli tego nie zrobisz, to pod wpływem prędkości te resztki, jak będziesz jechał samochodem pod wpływem prędkości, te resztki tego produktu mogą być rozrzucone po karoserii, a tego byśmy nie chcieli, bo wychodzą takie brzydkie plamy. Ok, teraz zobacz, jak to się robi. Troszeczkę, dosłownie troszeczkę zanurzasz pędzel w preparacie, o ścianki sobie ocierasz i teraz zobacz, zaczynasz od zewnętrznych krawędzi. Ja robię to w ten sposób. Zobacz. Lecimy, lecimy naokoło. Lecimy naokoło. No i już masz taką obwolutę, tak? Teraz troszeczkę zamoczymy pędzel znowu. I teraz zobacz, od wewnętrznej strony. W przypadku tych opon, akurat tych moich, nie? Zobacz, od wewnętrznej strony lecimy. Nie, to nie tego pana, to gitara rodzaje. Dobra. Teraz zobacz, na zewnątrz, wewnątrz mamy zrobione. I teraz zobacz, pozostaje nam tylko tutaj to środkowe wypełnienie. No i też niewielką ilość, bo za dużo jak tego nałożysz, to też niedobrze. Troszeczkę maczasz i lecimy. Pokrywasz, tak jakbyś malował. Tylko pamiętaj, żeby nie przesadzać, żeby za dużo tego... Lepiej dwa razy zanurzyć pędzel częściej, niż za dużo nałożyć preparatu. Zobacz. Lecimy. Miejsce przy miejscu, miejsce przy miejscu. Zobacz, jedno zamoczenie pędzla w zupełności wystarczyło, żeby pokryć całą oponę. Oczywiście pamiętaj, żeby oponę wcześniej wyczyścić, tak? To jest niezbędny gdzieś tam cykl przygotowawczy, bo wtedy ten dressing będzie się dłużej trzymał. No i teraz zobacz, jak już masz w ten sposób zrobioną oponę, pokrytą całkiem preparatem, to sobie możemy odłożyć gdzieś tam na bok. I teraz zobacz, przy pomocy tej gąbki rozcieramy to i lecimy. Zobacz, jaki to prosty. Miejsce przy miejscu, miejsce przy miejscu. Pamiętaj, że trzeba
nie możesz zapominać o tym etapie z tego względu, że jeżeli tego nie zrobisz, to jak mówiłem wcześniej, ten dressing zostanie rozrzucony po karoserii, dlatego byśmy nie chcieli, bo naprawdę takie brzydkie plamy wychodzą. A tak zobacz, w ten sposób wychodzi opona. Teraz tak, na zakończenie taka bardzo, ale to bardzo ważna rada. Pamiętaj, jeżeli nakładasz ten dressing, jakikolwiek zresztą dressing, nie możesz wjeżdżać tutaj głęboko na oponę. Ty nie możesz całej opony zrobić, bo opona, no wpadniesz w poślizg. Tylko do tej krawędzi nacierasz, tak? O, zobacz, tylko do tej krawędzi. Tutaj głębiej nie masz prawa tego zrobić. Tylko tutaj dotąd. To jest bardzo proste, bo o, zobacz, zobacz jak to się prosto robi. Jak troszeczkę gdzieś tam wjedziesz, to się nic nie stanie, bo później złapie opona kurz, nic się takiego nie stanie. Natomiast pamiętaj bezwzględnie. I teraz tak, moja rada. Już po całym cyklu, jakby wszystkie opony, jeżeli zrobisz, to na tej gąbce troszeczkę będzie preparatu. I teraz zobacz, tutaj wewnątrz są plastikowe nadkola. I te nadkola, tylko ostrożnie też, żeby tutaj nie dotknąć tej opony, możesz bardzo ładnie sobie przyczernić. Zobacz, wkładasz tą gąbkę i lecisz. Zobacz. I one się robią czerniutkie, czarne. Tylko pamiętaj też, żeby nadkola były porządnie, porządnie wymyte, tak? Na brud, jakieś niedomyte rzeczy, no nie nakładamy dressingu, tak? Także widzisz, dbanie o opony to jest niezwykle prosta sprawa. Wydaje mi się, że dzięki mojemu filmowi czegoś się nauczyłeś, rozjaśniłem Ci ten temat. Jeżeli się podobało, to oczywiście łapka w górę, subskrybuj mój kanał i do usłyszenia do następnego filmu. Pozdrawiam, hej!